Mniejsze. To jak słońce ma flary, takie łuki plazmy, które uderzają, to dokładnie to się dzieje. Łuki plazmy chirurgicznie, wydawałoby się, uderzają w przeciwników. Po czym? Rozumiem, że Sid też był celem. Tak. Po czym? W momencie, gdy wszyscy... wszystkie łuki, które były na polu bitwy, zostają pokonane, to widzicie, jakby kula się powoli unosiła i jest drobna sylwetka Froviusa i Lilith pod nią. Cała kula zdaje się balansować na szczycie uniesionej laski elementów. Po czym Flavius powolnym, zdawałoby się, ruchem przesuwa laskę w dół, wycelowując w Sida. I cała ta kula energii uderza w smoka. To chyba nie kończy walki, nie? Zakładam, że nie, bo gdybym wiedział, że to kończy, to bym powiedział coś, jakiś cheesy one-liner pod tytułem żegnaj, ale nie, czuję, że to nie jest koniec. Znaczy jako gracz, jako in character Flavius był po prostu wkurwiony, co zrobił Liv. Liv tymczasem. Szaleństwo magicznych energii wybucha wokół ciebie, ale zdaje się nie sięgać ciebie, nie dotykać, skupiając wyłącznie na speedzie. Czujesz, że miażdżący ucisk, który przygniatał cię do ziemi, nagle znika. Platforma wokół ciebie też zaczyna się rozpadać. W kompletnie oślepiającym blasku mocy zdaje ci się, że jakaś wielka sylwetka spada w dół. Po czym mrugasz oczami, leżysz na kawałku świetlistej platformy. Powoli odwracasz się na brzuch, widzisz gigantyczny krater pod sobą, z którego powoli wygrzebuje się smok sztormu. W jakim stanie jest ten? Krwawi z wielu ran, jest przypalony, ale najwyraźniej jeszcze się rusza. Okej. Liv, twój ruch! Dobra. Więc Liv wstaje w ten, wyjątkowo zirytowana, i krzyczy w stronę Sida. Ty stary, uparty! Myślisz, że tego ona by chciała? Po czym biegnę w stronę Sida i staram się używać tej mojej mocy, by wygenerować pnącza, którego oplątają i ten utrudnią mu ruchy. Create Advantage, wydaje mi się, że z flaszy. Mhm. Jasne. Kostko. Jakie to ma DC? Nice. Już rzucam. Tak, on rzuca z plus 12, więc... Nie. Nice. Okej, okay. On próbuje się siłować przeciwko twoim pnączom, ale w momencie, gdy wystrzeliwują potężne rośliny z ziemi, przygwarzają go do krateru, z którego się wygrzebywał.
I zostań leżeć! Słyszysz wściekły ryk w swoim kierunku. Szarpie się, ale w tym momencie nie jest w stanie uwolnić. Tiera i Ragnarok, co robicie? O Jezu, tragocne? A, klasyk. Nie, teraz na forsu po prostu go pierdolnąć, bo... Tak, jasne. Serio, no inni napierdalają, to co ja mogę napierdalać w najlepszy sposób, jak mogę, nie wiem. Czy chcesz użyć jakiegoś specjalnego miecza z kolekcji Ragnaroka? A jakie ma jakiś fajny? A ma jakiś na smoki? Ma tak, Ragnarok, Blade That Ends Wars. Jak forcefully atakujesz, dostajesz plus 2. Mhm. Jeszcze na to, na plus 2 na to, co mam? Tak, ponad to, bo na swoje normalne, te? Warpal Blade. Jeżeli uda ci się trafić tym ostrzem, to zmniejszasz obrażenia o 3 shifty, ale wyłączasz jakiś stunt przeciwnikowi. Mhm. Ewentualnie Runex, które w tym wypadku nie jest specjalnie przydatne, ale pozwala ci się bronić przed magicznymi atakami. Warpalny proszę i go, nie wiem, w łapę próbuję mu podtegować pewnie, żeby ten... Możesz mu na przykład wyłączyć oddech. Możesz mu wyłączyć smoczy oddech, możesz mu wyłączyć... Dobrze! Próbuję skoczyć do góry i mu przygwoździć szczękę od dołu. No. Proszę rzucać, bo ja mówię, jestem zajęta gotowaniem. Jasne. Okej, okay, to w rękach Tiery tworzy się nowe ostrze, którego wcześniej nie używała. To nie jest... Znaczy, nadal jest wielkie, ale jest raczej bardzo długie i jego krawędź zdaje się... rozcinać światło, które na nią pada? Mhm. Okej. Okay. To tak, Ragnarok zużyła swoją akcję, żeby stworzyć dla ciebie nowy miecz, a ty atakujesz z Forceful, tak? Tak. I plus 2 za atakowanie z Forceful, bo napierdalam. Mhm. Jednak, mocno, mam chyba. Mhm. Plus właśnie, no. Dobra, to jest... Aha. 2 bazowo, plus 2 to 4. No, jakby mnie jakoś nie, mi się nie obzorało, że może być max 3. Tak. Okej, okay. On się broni z piątką. Mhm. Ile mam jeszcze hate pointów? 1. To mogę go spalić? A, ale możesz się też tapnąć do... za darmo do aspektu, który stworzył Alif. A, to proszę, tap. To jest 6 do 5, ale on też wykorzysta swój aspekt, żeby cię... No dobrze, to spalam tego hate pointa. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, to jest w takim razie 8 do 7, w związku z tym... okej, okay, udaje ci się... To znaczy tak. Twój miecz gładko wchodzi w jego szczękę. Mhm. Po czym dokończasz ruch, nacinając mu jakby gardło. Mhm. Tworząc potężną, brożącą krwią ranę. Mm-hmm. I uniemożliwiając mu zionięcie błyskawicami. Mhm, nice. Wiana. Na niego działają jakieś te itemy, które mają na sobie jako człowiek? Nie. Co to za muzyka? Bo się zastanawiam, czy bardziej by nam pomogło, czy przeszkodziło próba... Bo już raz bawiłam się związkiem dusz Ragnaroka i Tiery, nie? No. No bo teoretycznie on jest silniejszy w tej formie, nie? Tak.
dobra, to chcę spróbować. Chcę spróbować odpalić węzełka i tak jak raz, nie czy to będzie Overcome czy Create Advantage. Co chcesz osiągnąć? Chcę mu odciąć związek. Nie wiem, czy mogę to zrobić permanentnie. Pamiętam, jak to działo Alagan potrafiło rozwiązać Tierę i Ragnaroka chwilowo, a ich potem związałam, nie? No. To chcę zrobić coś w tym stylu, tylko no nie czy... No bo permanentne to byłoby chyba zabicie go, nie? Tak. I to nie wiem, czy to nie jest troszeczkę... W sensie, to chyba... Nie wiem, czy tak potrafię. Ale no w każdym razie chcę... No wtedy odetnę go od magii. Nie? Nie będzie mógł używać żadnej magii, jak nie będzie miał związku. Więc tak, chcę użyć węzełka. Okej, okay, To będzie Overcome przeciwko 10. Okej. Okay. Czy to w jakiś sposób rękawiczkami się do tego... Tak. Bo tutaj niby jest itema. Chociaż mam bunkle Vision i stabilizuje mi bunkle. No. Cel może mi dodać plus 2? Z jakiego powodu? To jest moją przyjaciółką i bardzo się lubimy. Tak, Cel pomaga, pomaga ci w tej walce, więc jak najbardziej. Ej, czy to może być ależ tak? Próbuję przekonać węzełka, że tak, rozwiąż go. Nie. Nie? To węzełek nie wymaga przekonywania. Do tego węzełek potrzebuje twojej siły, żeby to zrobić. Okej, nie, bo patrzę, do czego mam Overcome Clever. Dobra, no to rzucam plus 2. Plus 2 od Syl. W sumie nawet mam szansę! Okej. Okay. To spalam jednego z moich stutów. Zbyt pewna siebie nie daję za wygranie stutów, przepraszam, fate pointów. Aha. Czyli mam 10. 10 do 10 to dopiero remis, więc nie wystarczy. Mam boost z poprzedniego defensa, nie? Masz. Jej! To nie mam boosta. Czyli 12? Tak. Jest jeszcze jakiś aspekt, do którego mogę się tapnąć? Chociaż co mi da wyłączanie go ze stylem? Moje flashy 8 versus jego 5 to są chyba dwa darmowe, nie? Za to, że jest związany. Tak. Tak. Więc możesz jeszcze się zapnąć do tego, że jest związany. O dobra, to się tapuje. Okej, okay. Czyli mam ze stylem. Overcome ze stylem. Tak. Co mi to daje? Też robię jakiegoś boosta na potem? Nie. To, że ze stylem, to z pomocą węzełka dostrzegasz dokładnie połączenie między duszami Sida i Claudii. Ono nie jest jakieś korumpowane? Nie. I jesteś w stanie dostrzec każdą pojedynczą nitkę, która je tworzy? Wiesz, gdzie trzeba pociągnąć, żeby zacząć je rozplątywać. Zajmie to jeszcze chwilę, ale jesteś w stanie permanentnie ich rozłączyć. Ja przeżyję? Tak. W sensie, to będzie po prostu rozwiązanie, a nie zabijanie. Tak, po prostu tak jakby, nigdy nie byli tak jakby nigdy nie byli związani. Tak. Ale efekt się aktywuje dopiero na koniec twojej następnej inicjatywy. Astel będzie mogła w mojej następnej inicjatywie coś zrobić? Tak. Aha, dobra, czekaj. Ona ma mugle, pamiętacie mugle? O nie! Boże. Nigdy nie myślałem, że będę walczył przeciwko Smokowi Sztormu razem z tymi chujami. Dud, dla ciebie chcę go przyzwać! Białego mugla, który leczy konsekwencje. What about... A friend, dobra. Aha, aha. Może wyleczyć, dobra. Co ja robię? Dobra. Biorę rozbieg. Zeskakuję z platformy. I ląduję na Merlinie, który akurat pode mnie podleciał.
i znoszę się w górę. On jest w ten. Smoczek zwrócił, że na wyspie, nie? W takim kraterze. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie rozpierdoliliście pół miasta, ale większość już była ewakuowana w tym momencie. Dobra. Więc lecę w górę. Wy, Flavius. I możecie zobaczyć, że dokładnie nad tym kraterem ze smokiem jakby zaczyna mocniej, potężniej wiać wiatr. Wznoszę się w tamtą stronę. Aha. Wyskakuję w powietrze z Merlina, jeszcze klepiąc go po pyszku przed tym. Obracam się w powietrzu w stronę ziemi. I odpalam przygotowaną energię Garudy, a jednocześnie ładuję energią rapier, żeby spikować z pełną siłą centralnie na tego, na smoka. Aha. Przy powiewie, niczym taka czerwona karmazynowa strzała pędząca w dół. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. I komar, nie? Bo ty jesteś taki mały, a smok jest taki ogromny. Jakby to powiedzieć. Dostajesz od razu plus 2 do tego ataku, ponieważ twój rapier wchłonął dużo energii sztormu. Ponad to, co wcześniej tam ci Liv zapakowała do niego. Jasne. To jest flash, nie? Tak. Dobra. To jeszcze dostaję plus 2, bo mamy włączonego skarfa, flowing skarfa. Tak. I chyba mi się odpala, że to jest spektakularny atak, nie? Tak. Dobra. Czekaj, czyli mam 5, to 2 za to, 2 za to, 2, 11. Ej, czy ja mogę wymamrotać w momencie jak... Ja... Nie zabijajcie go, póki nie skończę. Za późno. Nie. A. Okej. Okay. To co? W tej chwili na czysto to są kolejne 4 szybkie obrażeń w niego. Czy może, coś chcesz poprawić? Może to stankować. Właśnie, czy powinien. Znaczy, mam tylko jeden ten. Jeden fejfot, nie chcę tego zużywać póki co. Okej. Okay. Na przyszłość chcę. Ha! Jak odlatywaliście z Imperium pod sztorm, przez moment widzieliście, jak walczy czerwony mag. W tym momencie Widal pikuje w dół w rozbłyskach różnych elementarnych magii. Z jego rapiera uderzają błyskawice. Potem, co tam Leaf fakowała? Lód. Tak. Potem wokół niego tworzą się wielkie sople lodu, które spadają w przeciwnika. Potem wreszcie sam Widal spada w przeciwnika. Potęga uderzenia zdaje się przygniatać go znowu do ziemi, ale tak naprawdę to wichry Garudy, które go otaczały. Po czym zadaje, wydawałoby się, raczej ciosy tak szybko, że ciężko nadążyć za nimi oczami, rapierem. I zdaje się, że każde uderzenie niesie za sobą więcej energii. Cienki metal rapiera powinien dawno pęknąć się, połamać, uderzając o smoczą łuskę, ale zamiast tego wbija się gładko. Każdy cios jest połączony z takim dum, 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 jak przygniata jeszcze bardziej Slida do krateru, w którym leżał. Tak, wreszcie kamienie wokół was dosłownie pękają i wylatują w górę. Eksplodują w sześciany. Co? Eksplodują w sześciany. Tak. W tym momencie Widal robi wielki sus wspomagany Garudą w tył, tworząc takie pojedyncze... To nie jest salto, bo salto to się zwijasz, a on robi raczej takie salto w pionie, z rękami po bokach. Co? Nie, piruet jest wokół innej osi, to znaczy robi salto w tył, ale nie zwijając się do niego. Czy po prostu
Z gracją ląduje, a zawalające się kamienie krateru przygniatają jeszcze bardziej Sida w dół. Jeszcze po drodze krzyknąłem Crimson Arrow. To ja głośniej warczę, nie zabijajcie go, póki nie skończę. A ty, Widal, możesz to dostać bardzo głośno przez nasze połączenie. Okej. Kamienie i ziemia zaczynają drżeć. Słyszycie wściekły ryk. Jeszcze ze mną nie skończyliście! Ja mam takie uf. Liv, czujesz jak liany, którymi go oplatałeś, zostają rozerwane? Smok sztormu wzbija się w powietrze przez moment, ale coś jest nie tak z jego lewym skrzydłem, w związku z czym znowu ciężko upada na ziemię. Patrzy w górę z nienawistnym spojrzeniem na was, próbuje zionąć błyskawicami i mu się to nie udaje. A w związku z czym bierze w łapę jakiś gigantyczny kamulec i ciska nim w waszą stronę. Wystarczy, że jedna osoba będzie się... Znaczy, możecie to opisać tak, żeby obronić się przed tym kamulcem jednoosobowo, kto będzie to robił. Czy mogę swojego stuntu użyć? Bo to jest fizyczny damage. Tak. Dobra. Więc staję na ten. Na drodze tego kamienia i ten. Przyzywam ze swojego ten ciała ścianę tych drewnianych gałęzi, która go blokuje. Ten. Okej. Okay. Łapiesz kamień i odrzucasz na bok. Yep. Podchodząc i zbliżam się cały czas do Sida, mówiąc, skończyłeś? A nadal duszy wściekle. Flavius, co robisz? Okej, okay, Diana. Znaczy, właśnie to mówię, a i widać jak dosłownie para, wydycham parę z jego ciała i tak jakbym w ogóle parował. Ze względu na tą całą moc, ponieważ cóż, mam teraz konsekwencję burnout. Specjalną. Nigdzie się nie ruszaj. I próbuję robić create advantage, znaczy... Pomimo swojego zmęczenia channeluje Diablosa, ponieważ on jest pod grawitację. Mhm. Próbuję po prostu grawitacyjnie przyciskać Cida w miejscu. I w ogóle, że tak powiem, przeszkadzać mu w poruszaniu się. Mhm. Tylko no, w zamyśle jako create advantage, chyba że z opisu brzmi to tobie inaczej. Jasne. Działa jak Creator Advantage. Dobra. Nie robię tego finezyjnie, więc zakładam, że Forceful mogę rzucić. Tak. Dobra. Przypominam, że on dostał trochę konsekwencji, więc może się do nich też tapować. Znaczy na pewno mogę się... Znaczy jeżeli mój Gigaflare zadał mu, to mogę się tapnąć tak. Za darmo raz do tego. Tak. No to się tapuje, czyli jest 8. O Jezu, jak rzucił. Wydaje Fate Pointa. Za darmo się tapujesz, więc tego przebijasz już, nie? Znaczy tak, ale chcę mieć ze stylem. Bo jest 8 do 7. Tak. Dobra, tapuje się, ponieważ słyszałem... Mam też Garudę, słyszałem to, co Diana powiedziała. Tak. Że jej ufam, więc tym razem tapuje się do Latarnicy w Ciemności, jako mój aspekt więzi. Aha. Ponieważ ufam swoim towarzyszom,
to idę z ich planem, więc tapuję się do tego, wydaję fate pointa, czyli to jest 10 do 7 na creative advantage. Czyli ryczy wściekle, znowu unieruchomiony. Czyli to daje sukces ze stylem, czyli... Znowu... Tak, tym razem przez grawitację. Tak, są dwie darmowe Leaf. Inwokacje. Koniec mojej tury. Leaf? Te muzyki, czy mogłaby być odrobinę ciszej? Nie, to bryla trzeba prosić. Dobra. Jestem kompletnie włączona. Co? W jakim stanie jest Cid? Następny atak prawdopodobnie z nim skończy. Dobra. Więc wykorzystuję całe to zamieszanie, żeby ten odpalić swój artefakt i zaaplikować mu Sirocco Special z niewidzialki. Czekaj, on jest już u progu śmierci. Rzuca się na nas, żeby popełnić samobójstwo i ty jeszcze chcesz go kupnąć w jaja? Nikt nie słyszała, co Wiana krzyczała? Tak. Jestem gotów argumentować, że to nie jest kurde śmiertelny cios wbrew pozorom. Ale niech go oczeźwi. Założę, że to będzie non lethal damage. Tak. Czy musisz coś rzucać z tym artefaktem? On mi daje po prostu plus 2 do rzutów na sniki. A, dobra, poproszę. I robi mnie niewidzialnym. 5, robi się z tego 7. Okej. Dobrze. To dobrze. Spokojnie. Czy odrzucił na 4? Tak. Przeciwko mojemu 7? Ale on sobie to przerzuci. Ha! What the actual fuck? Słuchaj, drogo, jak to policzyło? 3 minus... A, bo plusu jest, dobra, okej. Okay. Czyli tak, okej. Sid traci przytomność. Dobra, to ja krzyczę teraz. Moment! Już kończę! Jera, co robisz? Nie słychać cię, kochanie. Nie słychać cię dalej. Padł. No. No nie wiem, no siadam na ziemi, tak czekam. Słyszała, że krzyczała bez przesady. Dobra, widocznie potrzebuje... Znaczy, Ragnarok w twojej głowie dyszy rządzą zabicia go, ale jest gotów zaczekać do tego, co zrobi Wiana. Ech, zobaczmy, co ona chce znowu zrobić, dobrze? Tiera okazała więcej rozsądku niż Leaf. Wow! Dobra. Wiana? Kończę! Czy syn coś robi? A, chciałam, żeby syn przyzywała białego moga. Okej. Okay. Komu leczysz konsekwencje? Mojemu błyskotliwemu braciszkowi. A ona od razu go może użyć? Tak. Okej. Okay. To nagle taki mały, słodki, biały, jak ona wygląda, jak taka w sukieneczce, nie? Tak podlatuje sobie powolutku do ciebie i tak różdżką, puf! Tak, no, nie, robi różdżką bąk w głowę Widala i jakimś sposobem to leczy. Dokładnie to! Okej, patrzę na siebie, widzę, jak te ślady osmaleń znikają. Patrzę na Wianę i tylko kiwam głową. Jak wygląda moje rozplatanie?
Wiesz co, jeżeli ktoś nie patrzy superwizją sumonerską, to nawet nic nie będzie widział, że coś robisz. Natomiast w tym momencie Wiana kończy swoją pracę. Ostatnia nitka zostaje wyciągnięta. Jakbym robiła takie. Tak. Ostatnia nitka zostaje wyciągnięta ze splotów. I nagle Sid wraca do humanoidalnej postaci. Liv tak na niego patrzy z podziwem. Te niki taty są mocniejsze niż sądziłam. Tiera, ponieważ skipnęliśmy cię za Wianę, to czy chcesz teraz skończyć z Sidem? Chcecie? A musimy go zabić, tak? Nie musicie, ale możecie. Nie, na razie. Albo wiecie co? Ale on jest nieprzytomny. Nie, no właśnie tak. Czyż tak co? Lepsze pytanie. Czy ty jesteś w stanie zatrzymać Ragnaroka przed zrobieniem tego? Ale no, Ragnarok to też pytanie. No, ale to doskonałe pytanie, bo Ragnarok bardzo chce go zabić. Wiesz, ale Ragnarok nie chyba, tego nie. Chyba tego nie zrobi, no bo jest nieprzytomny. W sensie nie wiem. Ragnarok nie ma takiego poczucia honoru swojego z tego, że... A wyglądał ci jakby... Jeżeli Tiara go nie powstrzymuje... To wygląda to w ten sposób, że Ragnarok widząc, że Sid się zmienia w humanoidalnego. Aha, no. Słyszycie tylko warknięcie. Może się dogadamy w następnym życiu. Po czym przygniata go łapą. Jeżeli próbuję... No, tego chyba. Ja staram się zasłonić Sida tym mu przed tym ciosem. Okej, w takim razie Ragnarok się zatrzymuje. On nie zasłużył. Wiem, ale jesteśmy lepsi od niego. Ja do was podchodzę i wam tłumaczę, co zrobiłam, bo raczej nie wiecie. Więc w tym momencie rozplotłam permanentnie ich związek, jego i Klaudii. Jeśli go teraz zabijemy, Klaudia nie umrze. Czy chcemy go teraz zabijać? Jest bezbronny, nie ma dostępu do magii sztormu, do swojej smoczej formy i jest popierdolony maksymalnie. Się zaczyna poruszać i odzyskuje przytomność. Ej, czekaj, tylko... Mogę mu zdążyć ściągnąć chociaż jeden z tych itemów? Ale on, jeszcze, on dalej je ma? A czekaj, może ich używać? Ale leży nie mogąc się poruszyć. Poza tym Leaf daje za nim kolejny argument. Poza tym w ten sposób będzie musiał pamiętać, w jaki sposób został pokonany. Też nieśmiertelność po takim okresie czasu to jest przykład. Ja nie czaję, do czego Liv pije. Sinoko Special. Aha. To jest to, co go wyłączyło z walki. Tak. Sin leży bez ruchu, po czym mówi cicho... Wiana. Mrużę oczy. Wydaje się zbyt słaby, żeby mówić głośniej. Albo żeby mówić coś więcej. Dobra, podchodzę do niego i klękam cały czas na pewnej gardzie. Okej. Ragnarok. Oddycha ciężko. Widzisz, jak na twoich oczach jego ciało zaczyna się gwałtownie starzeć. What? Ma 1000 lat, rozwiązałaś jego więź. A to działa... wstecz? Najwyraźniej. O my gy! Patrzę przerażona w stronę statku, gdzie powinna być Klaudia? Dobra, ale mówi coś? Okej, okay, nie ma. On mówi... Czas dogania mnie, nie moją związaną. Dobra. Gdzie jest klucz?
O co, do czego, o co pytasz? Klucz do jego notatek. Jaki jest klucz jego kodu? Mając jego notatki, będę w stanie poprowadzić dalej jego badania. To pewnie jest Shiryu w tym momencie. Przesoriu. Za mało czasu, by nauczyć się całego. Posłuchaj. Ragnarok przez tysiące lat stworzył sobie git. Jest końcem wojen. Jeśli z tym mitem pójdzie do walki, jest w stanie zniszczyć wszystko. Rozważałem dwie drogi naprawienia. Oddycha ciężko? Liv jest jedną. Diablos i Aleksander to druga. Nowy sztuczny duch w zastępstwie. Czy jestem w stanie go stabilizować jakoś w ogóle? A przynajmniej odjąć mu bólu. Nie mówi już nic więcej. Patrzy nieruchomymi oczami w niebo. Ja tak się prostuję. I patrzę na Ragnaroka z takim... Ja też słyszałam, co ten? Zależy, jak blisko staliście. No ja raczej dość. Ragnarok wraca do humanoidalnej postaci. Wzrusza ramionami. Mam, czego chciałem. Lewy, tak naszego. Masz ochotę niszczyć jakieś światy? Podnoszę brew. Światy nie, ale... Mówił coś o tym, że... Mówił coś o nieskończonej wojnie z Omegą. No, można by spróbować. Wiesz co, Liv, widząc co się dzieje w takim, w jakim co się stało z Sidem, podbiega do Flaviusa i mówi, szybko zabierz mnie na statek. To ja tam lecę, to ten. To widać, że podlatuje po mnie Gryf i wsiadam na niego. Vidal będzie szybszy w tym momencie. Znaczy, ja pytam tego... Flavius upada na plecy. Ja krzyczę Flavius za wami. Sama. Cid powiedział, że jej się nic nie dzieje. Lilith w tym momencie klęka przy Flaviusie i kładzie sobie na kolanach jego głowę. I zaczyna go głaskać. Ja pamiętam, jak wyglądała śmierć Valendora i jak było? Laoyang. Laoyunga. Yaolung, dobra. Jest tak szybko, nie odchodzę od tego Cida. Co? Trzy kostuszek się pojawił? Nie, kostuszek. Haron. Przepraszam, Haron jest od tej reinkarnacji. Haron jest z reinkarnacji, tak. Okej, okay, więc tak, widzisz Karbunkla, który zaczyna powoli wyciągać bardzo znajome ci fragmenty energii z nieruchomego ciała Sida. Mam wrażenie, że zajmie mu to chwilę. Ja siadam z krzyżnie i patrzę, jak to robi. Jak coś, ja odlatując, jeszcze rzucam ostatnie spojrzenie na ciało i mówię, abyś w źródło odnalazł pokutę. Aha. Arturek się właśnie obudził i przypomniał sobie, że dalej może oglądać Spider-Mana. Wiadomo, najważniejsze. No. Ale przez całą sesję, więc jest nieźle. Liv ma szybko, w jakim stanie jest Klaudia? Nie wiem, co słyszałem, że... Stan Klaudii się nie zmienił. Aha. Jest stabilna, tak? Tak.
Nie wygląda, żeby umierała. Nie. Dobra, to w takim razie szybko robi. To teraz za ten. Zabieraj mnie z powrotem do Cida. Wiesz co, w międzyczasie jak ta Liv sprawdza tego, Liv sprawdza co z Klaudią, to staje na dziobie okrętu, przyzywam Gorudę i wrzeszczy na całą wyspę. Walka skończona, wygraliśmy. Uje! No. Na pokładzie ląduje smok? Znaczy, w sensie nieprawdziwy smok, tylko... no, wywerna. Bernard z jedną ręką zwisającą wzdłuż boku. Patrzy na ciebie, po czym drugą zdrową rękę unosi ze swoją włócznią i wydaje dziki okrzyk. A krążący wokół okrętu rycerze wydają podobny okrzyk. Gdzieś z ziemi słyszycie kolejnych, którzy dołączają. Po chwili jest takie jedno wielkie URA! Wyciągam rapier w słońcu, pozwalam mu błyszczeć i jednocześnie wypuszczam trochę energii, którą dała mi Liv wcześniej, żeby dodać Andoru celebracji. Ale tak, jak Liv widzę, że czeka, to szybko łapię. Łapię ją, zeskakuję ze statku na tam. Na gryfę i lecimy na to z powrotem. Mhm. Okej, co Liv chce zrobić? Okej. Bardzo zjedno to wa na ten. Podchodzi do Cida i nie ciery piecie. Jest. Wszyscy mówią, że jesteś taki mądry, a podejmujesz tak głupie decyzje. Jeszcze zmuszasz mnie, żebym sama podejmowała takie, których nie lubię. Po czym klękam przy nim i mówię, pomożesz nam to naprawić. Once per session na Cidzie. Ale on już wychodzi z ciała. Akurat once per session Liv uznaje jako konsekwencję umieranie. Bo tuż przed umarciem. Zabawne, że o tym mówisz. Właśnie mówię, bo ja to czytałem przed chwilą. Ja chcę przytulić Liv. Spokojnie, daj mu odejść. Pomoże nam, owszem. Nie w tym stanie. Ja odpowiadam. Oni robią co tylko chcą, po czym próbują używać śmierci jako ucieczki zamiast stawić czoło konsekwencjom. Dlaczego powinnam pozwolić mu uciec? Dlaczego nie powinnam dać mu tej ostatniej szansy, by jeszcze się zmienił? To jest nieśmiertelne, on wróci do nas. Wróci ktoś inny używający tylko jego ciała. A w jego
krytycznym wypadku nawet nie będzie próbował rozmawiać. Albo co gorsza, obciąży go ciężarem własnych decyzji. Tylko kręcę głową i mówię, że to nie ma sensu. On miał 1000 lat. Ma 1000 lat szaleństwa na sobie. Ja mówię, sama widziałaś go, sama go, była w środku jak był głowy. Widziałaś, jak to wyglądało. On nie wierzy, nie ma już nadziei. Nie, to bez sensu. Możemy pozwolić mu się reinkarnować i zacząć na czysto, naprawić swoje błędy jako nowy, świeży Sith bez tej całej mrocznej przeszłości. Teraz nie... byłabyś w stanie mu zaufać? Teraz po tym, co zrobił? Nie byliście przy tym, jak znaleźliśmy kołyskę w kopialni Klaudii. A to mówi na jego korzyść czy niekorzyść? Nie, mówię tłumacząc, dlaczego Liv podejmuje tę decyzję. Ja tak wyciągam Liv na tak w sensie trzymam ci ramiona, ręce na ramionach i patrzę ci w oczy, że Liv, pozwól mu odejść. Naprawi swoje błędy, ale nie teraz. W ten sposób Liv odpowiada, ale to nie będzie uczciwe zmuszać inną istotę, by dzierżyła brzemię swego poprzednika. Dobra, ja jestem trochę konfuzny, bo w sobie tak działają nieśmiertelni. To jest ta sama dusza. W sensie, nie mówię tego in character, ale... Przepraszam bardzo. Każde kolejne, a w Cid specyficznie, to jest reinkarnacja. To działa bardziej jak w Doktorze Who. Ba, Cid specyficznie nawet nie ma dostępu do wiedzy poprzednich wspomnień, bo nie lubią go. Nie. Było wytłumaczone na tej sesji, dlaczego nie ma wspomnień. Właśnie już wiemy, dlaczego nie ma tych wspomnień. Bo każde kolejne wcielenie chroni nowego Sida przed wspomnieniem Osoriu. A no. Właśnie, on ma ten naszyjnik, ja chciałam ten naszyjnik wziąć. Ale, naprawiliście to. No właśnie! Więc ten Sid, znaczy następny Sid, który się narodzi, będzie mógł pamiętać Soriu bez całego bólu. Ale ten nie będzie. A właśnie, ten i będzie w stanie się dogadać ze swoimi poprzednimi wcieleniami. Z których nie wszystkie były aż tak pierdolnięte. O, to jak Liv mówi to, że ten nie będzie pamiętał, to mówię, że właśnie to naprawiliśmy i możemy dać mu szansę zacząć od nowa... naprawiony! Jest co? Dobra. Więc Liv ten... mówi tylko do tego w zasadzie do zwłok ten jeżeli jeżeli skrzywdzisz tego, co przyjdzie po tobie, tą całą z twoim byciem sobą, tym, czym się stałeś, to wyrwę cię z samego źródła i w ciele. Czymś po to, by nie mógł być obciążeniem dla kolejnych. Miałeś być lepszym. A nie uciekać jak pozostali. Wiana, ponieważ no? Czas nam się kończy, to Wiana, masz stun realization. No.
nadal masz fragmenty wspomnień Soryu. Albo po Soryu. Co się wziąłem, to serduszko z jego ręki, nie? Nie, wiesz co, one są na twojej głowie. Po tym, jak dotknąłeś wtedy kryształu. Aha, no, no. Pamiętasz, jak razem układali szyfr, żeby zabezpieczyć badania, które robią? No. Nie pamiętasz w tym momencie wszystkich szczegółów na tyle, żeby po prostu czytać jego notatki, ale masz wystarczająco dużo, żeby zacząć je rozszyfrowywać. O, to jest jego szyfr, który aż z nią ułożył tak dawno? Tak. Zawsze używał tego samego. Sam szyfr, masz wrażenie, że sam szyfr jest prosty, ale używający też pierwszego języka, jaki istniał. W sumie może tak być, że na przykład te rzeczy, których ona nie pamięta, to ja zapamiętałem. Tak. Nie możemy uzupełnić notatki. Tak. Znaczy ja chciałam jeszcze, jak Liv krzyczy do tych zwłok, zrobić iluzję Harona i tej energii, którą wyciąga, żeby Liv nie czuła się głupio, jak krzyczy do trupa, tylko żeby widziała to, co ja widzę oczami. Jestem gotów argumentować, że Liv bardzo dobrze wie, jak to działa. Wręcz jak działają karbuzy? Na poziomie. Ale jeżeli to robisz, to Liv tylko mówi, Viana czuje, jak to działa. Jestem już zmęczona tym, co oni robią. Bernard. W ogóle ja chcę przytulić Liv, bo mam wrażenie, że ta ostatnia akcja to była tak niesamowicie sadystyczna, że ja pierdolę. Jak nie Liv, wymycek. Chcę ją pocieszyć, bo to jest chyba bardzo duża agresja i nienawiści. Okej, okay, Bernard ląduje w pobliżu. Pyta, co dalej? Czy... nie sądzę, żeby to skończyło wojnę, prawda? Wojnę? Patrzy w górę na żołnierzy. Teraz my jesteśmy siłami kościoła. W pewnym sensie. Ale nadal jest kupa głupców, którzy chcą walczyć o wpływy, o tereny. O władzanie nad innymi. Czy w tej sytuacji twój ojciec sobie nie poradzi z tym? W sumie... Na pewno. Ale patrzy na ciało Sida. Co tak naprawdę tu osiągnęliśmy? Nowy początek. Liv, ten... niepotrzebnie ma twego zdesperowanego głupca. Ja patrzę na Liv, po czym tak patrzę na Bernarda, uśmiecham się niezręcznie i chyba go naprawiliśmy. Jest szansa, że następne wcielenia nie będą tak zdesperowane. Być może będą współpracować ze sobą, więc... Plus, jak Klaudia się obudzi, to raczej reszta się dowie, że podejrzewam, że przez ostatnie 1000 lat raczej za dużo nie podejmowała decyzji. Ci, że tak długo ją trzymał? Oho. Więc może się okazać, że kapłanka będzie stabilizującą osobą teraz, jak faktycznie będzie mogła działać. Ja robię taki głęboki wdech i wydech. Powiem w ten sposób. W tym momencie powiedziałbym, że następna sesja będzie epilogowa. Albo raczej byłaby, ale jak was... Znaczy inaczej, gdybyśmy nigdy nie zrobili tej rocznej przerwy, to następna sesja byłaby epilogowa z opcją bonus bossa w postaci Omeni. Ale ponieważ wiem, że macie straszne ciśnienie, to na następnej sesji pogadamy co dalej.
Jedziemy. Jedziemy. Nie, jeszcze nie, wyspy nie, umierające. Czy omega. To jest your dragon. I w końcu trzeba ogarnąć tą stację kosmiczną. Tak. No. I to miasto na dole. Też. Ja w ogóle jeszcze Bernardowi chcę na ten jego tekst odpowiedzieć, że... Poskładać planetę? Ano. Mm. Że ja sobie porozmawiam z tymi wszystkimi, którzy tam to myślę o ich wojnie. Ja tak tylko chcę zaznaczyć, tak jak pisałem, to nie jest tak, że Liv nienawidzi Cida, jest po prostu nim sfrustrowana, bo jest starym, upadłym dupkiem. Był. No. A czy frustracja to bardzo delikatne uczucie na to, co Liv chciała zrobić, czyli ożywić go i torturować dalej. Nie, słuchaj, to jest case ożywić go... Zmuszanie go do działania? Tak, posprzątaj po sobie, dupku, a nie zostawię tę robotę swojemu efektywnie potomkowi. Ja chciałem zauważyć, że reinkarnacje działają tak rzeczywiście jak w Doktorze Who, ale troszkę bardziej jak w poprzednim Doktorze Who, znaczy w klasycznym Doktorze Who niż jak w Nuhu. Bo w Nuhu zrobili straszne ciśnienie na to, że każdy jest nowym człowiekiem, zupełnie kimś innym, bla 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 bla. Podczas gdy w klasycznym Who jest regularnie mówione, że tak, to jest cały czas dokładnie ten sam doktor, tylko ma troszeczkę inną osobowość i inną twarz. Ma trajty. Ale wiesz co, szczerze powiedziawszy, ja nie odczuwałem tego tak, jak przedstawiałeś te reinkarnacje. Nie, spoko. Rozumiem. Zwłaszcza, że one... Wiesz co, ale to dlatego, że każdy z nich ma inne doświadczenia życiowe. Tak, gdzie one specyficznie miały ten... Liv po prostu widzi ich ten... Jako osobne te i jest wyjątkowo wkurwiona, że Cid zrobił, że to jest kolejny smok, który zrobił jej Suicide by Cop. No tak. Dla mnie nie były przedstawiane jako bardzo podobne. No, Śnieżynka. Przez wszystkie pokolenia czy tam reinkarnacje kochała się w Ragnaroku. Chociaż ją wystawił. Tak, tak. I w ostatnim jest na przykład mocno tsundere. Tak. Na nim. Tylko dlatego, że nadal nie zależy, nie? No. Bybaka. Jakie to musi być kijowe mieć kontrajta, kochać jakiegoś dupka, co się szwenda po świecie. No nie? Najgorzej. Na widale? Sorys, wyłączyłeś się, co? Nic. Nie, powtórz. Piękne. Po prostu... Chapoba. Ale co, bo... Rozmawialiśmy o śnieżynce i jak to musi być irytujące mieć jako portret dupka włóczącego się po świecie, znaczy kochać dupka, który włóczy się po świecie. A, okej. Okay. Po czym padło pytanie, czy mówisz o widalu. Łamać serc. Wróćko się o morderca. Obawiam się, że teraz powoli bardziej przedstawiciel kościoła. Nie. Skoro twoja siostra jest nową najwyższą kapłanką? Co? To się chyba a wiesz szczerze, jak to się skończy? Hello. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. To się nazywa chyba wrogie przejęcie. Tak. Ale powiedzmy sobie szczerze, w wywiadzie wszyscy teraz będą widzieli nową najwyższą kapłankę. Bo jest to tak podobno do Sida, tak? Ma piętno porządku. W sumie racja. Dobra, przepraszam, rozmawiasz z panią? No, rozmawiam już. Kurde, za dużo osób o tym wie. No. Swoją drogą, technicznie śmiertelność jest naprawdę bardzo przereklamowana, jeżeli Sida efektywnie wykończyła starość. Tak. Znaczy, nie wiem, czy kiedykolwiek był jakiś przypadek rozplecenia związku? No bo to co innego niż żeby jedna osoba umarła, nie? Ale trudno nazywać kogoś nieśmiertelnym, kto... tak na dobrą sprawę, oni mają jakikolwiek trait faktycznie jedną z tych sześciu kategorii nieśmiertelności? Tak jak Time Lordzi. To znaczy reinkarnują w kolejne... Ta sama dusza reinkarnuje w kolejne wcielenia. No w sumie... W ten sposób są nieśmiertelni. Ale to jest takie...
Szczerze powiedziawszy, Time Lordów się nie określało chyba jako nieśmiertelnymi. W tym świecie są tak nazywani. Odczep się. Ja się nawet nie pierdolę i jak już Harun skończył swoją robotę, to zbieram itemy. Jebany maczkin, sorry. Nie robimy drugi raz tego samego błędu. Dokładnie. Ale to nie jest kwestia maczkinowania, Drasiu, tylko ostatnim razem jak zabiliśmy smoka sztormu i zostawiliśmy na nim ekwipunek, to wrócił na nas z tym ekwipunkiem. Właśnie. Ani nie poczekaliśmy, ani właśnie nie zebraliśmy, a teraz no welp. Był bardziej wkurwiony jeszcze tylko. Tak, bo teraz jakbyśmy zostawili ten ekwipunek, to parę sesji później byśmy spotkali jakiegoś fanatyka, który przejął schedę po Seedzie, tak w cudzysłowie, i chce się na nas zemścić i ma całe... O Jezu, to jest świetny pomysł na następny ark Kult Seeda, który chce dokończyć jego dzieło. Proszę bardzo. Muszę go pochować, nie? Te zwłoki normalnie są zwłokami. Tak jak Golondona. No, może trochę właśnie bardziej skutecznie, jednak nie tak. Tym, w czym kończy. Szczerze powiedziawszy, proponuję trochę większymi kamieniami go przy... Dobra, a pytanie, przepraszam. Kiedy my znaleźliśmy jajko z Gromkiem? Jak to wyglądało? Belandor miał. Tak, miał Belandor, tego jeszcze wtedy nie Revenant. Bo pamiętam tą sesję, bo to przy okazji wyszło, że z Flavius dostał Tunnel Vision. I to spowodowało między innymi pierwszą czy kolejną, że tak powiem, sesję z Wianą. Tak. Okej, okay, bo się zastanawiam na tym zasadzie, że ten Ark to może być wręcz, że ten kult w jakiś sposób dorwał się do jaja kolejnej reinkarnacji i jak się młody wykluje, to będą go uczyć dokładnie w stylu tego poprzedniego. Tak. Nie ma opcji. Ja pierdniczę. Ja tutaj tak trzymam rękę na Haronie. Taki, nie wiem, odwrotny biały lotos, nie? Mhm. No. Liv tak bardzo by miała I told you so, Wianie. Nie no, próbowaliśmy... Znaczy, słuchajcie, ale to musielibyśmy zrobić tak z Timeskip ze 2 lata, nie? Znaczy, ja mam pewne opinie co do epilogu i tak dalej, ale to zachowam na następną sesję. Dobra, no bo chyba nam się czas kończy dzisiaj, nie? No. Bo jest już 6. Mieliśmy grać do 6, bo ktoś miał chyba gdzieś iść. No. Marcin, powodzenia dzisiaj w robocie i żeby nie trafiali ci się żadni poszukiwacze przygód. Ma jakieś doświadczenia, Bren? Nie, no bo... Nie, Maverick jak na Starfinderze robią skok, to wykorzystywał bardzo dużo wiedzy z tego, jak wygląda ochrona, żeby pomóc mi lepiej opisywać, jak działa ochrona w korporacji, którą obrabiają. Tak. A nie zauważyłaś tego wczoraj, jak cały czas Maverick podrzucał pomysły? No. Jakby to działało? Nie. Że nie wiem, na przykład za dużo kamer, no to nikt nie zwróci mi uwagi na każdy z ekranów i tak dalej. No. Tak. Tak czysto legitnie, wyobraź sobie, że siedzisz, masz 3 monitory, na każdym jest powiedzmy 20, każdy jest podzielony na 20 małych okienek z tymi feedami kamer, nie? I zastanów się, po pierwsze, jak długo jesteś w stanie na tym utrzymywać skupienie i ile tak naprawdę widzisz? Mało i mało. To służy tylko do tego, żeby potem zobaczyć filmik. No tak, to się głównie, bo po to wszystko jest backupowane przecież. Tak. Bo na bieżąco to trzeba mieć, dobra, ktoś musi sfarcić względnie, nie wiem, może jakieś AI by to musiało ogarniać. Czy coś, co fizycznie nie jest w stanie się nudzić. Ale człowiek nie ma balta, żeby się na tym był w stanie skupić. Znaczy tam co najwyżej, no w dalszym wypadku, no to głównie na wejście patrzy się, czy no auta wjeżdżają, nie? Na szlaban. Ale to też nocą, jak gość na budce nie siedzi, nie? A swoją drogą siedzenie przed tymi kamerami to jest jedna z bardziej chujowych robót podobno w ochronie. Nie wyobrażam sobie czemu. No.
Omaję was, abym na tym wylądował, szczerze powiedziawszy, żeby chcieli mnie rzucić, że na sklep. Aha. 80 takich kamerek i ponad są zasady, że jak nie złapiesz w ciągu miesiąca co najmniej iluś tam złodziei, to wypad. Aha. Bo statystycznie jacyś są, nie? No. Więc tak. Dobra. Zwijam się, dzięki za sesję. Było dzięki. Dzięki. Istotne pytanie, czy tą akcją w ogóle łapaliśmy jakieś te? Nie, no to ty. Pogadamy do następnej sesji. Zobaczmy. Dobra. Też znikam. Dzięki, hejo. Też się będzie... Dobra. No to się będę ewakuował. Miłej sesji bloku wieczorem. Dzięki. Bo prowadzisz, nie? Tak, za 3 godziny niecałe. Jasne. No to fajne nagranie. Też hejo. Dzięki i dzięki za sesję. Było nice. Było very nice. Dokładnie. Cieszę się, że się podobało. Very, 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 very nice.